Calais leży po stronie francuskiej nad kanałem La Manche, skąd wypływają promy do Anglii, najczęściej do Douvres, Dover po angielsku. Tutaj widok na Calais z przylądka biały nos Francji. Właśnie w tle widzimy Calais i drogę do Calais, po której poruszają się samochody oraz na morzu prom. Calais to wybrzeże klifowe, wysokie skały. Tutaj akurat widzicie prom firmy DFDS w swoich firmowych kolorach. Prom właśnie wychodzi z portu z Francji, Calais. Urządzenia portowe. Ludzie żegnający port. Inny prom DFDS, który właśnie zmierza do portu. A wewnątrz bardzo fajnie urządzone. Można sobie wygodnie usiąść, można zjeść posiłek. Tu akurat jest sklep na tych ujęciach, hol sklepu. Tu jeszcze raz widać logo DFDS. Po obu stronach kanału La Manche, tak samo po stronie francuskiej, jak i angielskiej, są charakterystyczne białe, wysokie klify ze skały wapiennej. Zostańcie ze mną jeszcze chwilę, przyglądając się powoli przesuwającemu się krajobrazowi, który obserwujemy z poruszającego się promu opuszczającego port. W porównaniu z promem, do którego wjeżdżają tiry, taki kuter rybacki jest bardzo malutki. Ładownia, do której wjeżdżają samochody, jest ogromna i ma kilka poziomów. Tu akurat jest poziom 5 dla samochodów osobowych. I po 90 minutach czas wyjazdu z promu na ląd. Pamiętając o lewej stronie w Anglii. I ahoj przygoda!
Dziękuję za obejrzenie.